Mieszkasz na Śląsku, stąd się wywodzisz. Zapewne znasz bardzo dużo ciekawych miejsc. Mam takie pytanie, czy w twoich wędrówkach po Śląsku miałaś okazję zwiedzić również gminę Bobrowniki? Nie, jestem tu pierwszy raz. Podjechałam oczywiście pod Dom Kultury w Bobrownikach, bo tak, chciałyśmy na ciebie czekać. Tak, tam mieliśmy się tam umówić, tylko ja się nie wyrobiłam, bo dzisiaj miałam taką rundę po Śląsku i po swojej rodzinie i po cmentarzach, bo nie będę mogła być pierwszego a mamy taką mamy taki czas, chcę tam pojechać. Więc przepraszam cię bardzo, następnym razem może uda nam się. Jestem pierwszy raz, no i tak... I cieszę się, że to powiedziałaś, bo musi być ten kolejny raz. Ja się też bardzo cieszę, już czuję się zaproszona. A tu rzeczywiście jestem po raz pierwszy, no i tak zawsze, za każdym razem, kiedy przyjeżdżam na Śląsk, to się spotykam przede wszystkim z życzliwością. Jest taką... A powiedz tak zupełnie szczerze, jak odbierasz dzisiejszy wieczór? Publiczność, atmosferę, czy sprawiła ci przyjemność, czy raczej było to takie bardziej aktorskie posunięcie, czy byłaś po prostu osobą tak naprawdę otwartą i szczerą? Ja, jak jestem prywatnie, zawsze jestem otwarta i szczera, bo ja jestem przede wszystkim sobą, a ta aktorka jest tylko pewnym narzędziem, jest moim zawodem. Ja bardzo sobie cenię aspekt ludzki w sobie i taki, i też taką dozę naturalności, którą mam. I miałam niedawno takie spotkanie, taki materiał robiliśmy na użytek wywiadu w twoim stylu, który się ukaże w świątecznym numerze, z moją przyjaciółką. I zgodziłam się w zasadzie tylko dlatego wziąć udział w tym materiale, bo chciałam, żeby ona miała taki fan, że wystąpi na łamach tego pisma. I tam redaktorka mnie zapytała o to, jak to jest przyjaźnić się ze zwykłą osobą. Znaczy, nie ma zwykłych osób. W tym znaczeniu, że ja aktorka z kimś spoza branży, więc... Bardzo niestosowne pytanie. Więc muszę powiedzieć, że ja też jakby nie wiedziałam, jak mam podejść do tego pytania, ponieważ ja się mam za zwykłą osobę. Ja jestem zwykłą osobą, która pracuje w tym, a nie innym zawodzie. Co to znaczy? To każdy z Państwa mógłby być, gdyby był w telewizji jakąś tam częstotliwością, mógłby bardzo łatwo mieć status osoby rozpoznawalnej, gwiazdy i tak dalej. To, że już jest z byciem dobrym aktorem, bo to nie wszystkim tak wychodzi, z takim aktorem z krwi i kości. Wiesz, co ocenię w Tobie najbardziej? Naturalność. Naprawdę, czy to jest rola filmowa, czy to jest rola teatralna, czy to jest rola telewizyjna, nawet ta taka, no powiedzmy, dla bardzo szerokiej publiczności, nie dla osoby wysublimowanej, która już troszeczkę bardziej rozumie aspekt teatralny, ale zawsze sprawdzasz się i dajesz widzowi to, czego on naprawdę od ciebie oczekuje. I za to ci serdecznie dziękuję i myślę, że nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu właśnie wszystkich twoich fanów, wszystkich widzów, którzy mieli okazję dzisiaj w tym spotkaniu uczestniczyć. I Jolu, na koniec mam jeszcze taką serdeczną prośbę. Otóż, no, sala ma swoją pojemność. Bardzo dużo osób nie mogło niestety uczestniczyć w tym spotkaniu, no z racji, tak jak mówię, pojemności. Kabaretów. Tak jest. I musieliśmy, no niestety, dosyć dużej liczbie osób odmówić. Czy byłabyś uprzejma właśnie dla tych osób przekazać jakieś pozdrowienia, życzenia, powiedzieć parę słów właśnie o tym, że było naprawdę miło i że liczysz na to, że na pewno przy moim udziale, przy moich prośbach będziesz mogła się właśnie z nimi spotkać. Chciałam wszystkich tych, którzy nie mogli dzisiaj dotrzeć na to spotkanie ze mną, Jolą Fraszyńską, tutaj do Myszkowic. Ale również... Ale to jest gmina Bobrowniki, wiesz, to jest tylko sołectwo. Gmina Bobrowniki. Tak jakby dzielnica innego, dzielnica, wiesz. Więc chciałam wszystkich tych zapewnić, że przy następnym spotkaniu, jeśli do Elu wyrazisz ochotę absolutnie i zaprosisz mnie... Absolutnie masz to u mnie obiecane. I zapraszam Was na to spotkanie i mam nadzieję, zrobimy może taką formę bardziej teatralną, może taką właśnie troszeczkę w innej konwencji niż Wieczór z Gwiazdą, ale na pewno obiecuję Ci solennie, że jeszcze raz gościem naszym dziękuję będziesz. Dziękuję bardzo. Może więc nie raz. Wszystkich zapraszam i pozdrawiam serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i
miłych dni kolejnych. Ja również Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję przede wszystkim Pani Joli Fraszyńskiej, że przyjęła nasze zaproszenie. Życzę Państwu, żeby naprawdę nie był to ostatni kontakt z tak wspaniałą aktorką, czego zapewniam, że postaramy się wszelkimi sposobami, żeby te spotkania z tak doskonałościami sceny artystycznej mogły się w naszej miejscowości, w naszej gminie Bobrowniki powtarzać. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam.